Jeśli chodzi o mój taki porządek pracy, to bardzo wcześnie zrozumiałam po takim okresie takiego szamotania się wspaniałego po Paryżu, że niewiele zdziałam, jeżeli tak będę żyła. To też założyłam sobie pewną dyscyplinę chodzenia każdego dnia rano, możliwie po 9:00, do Bibliothèque Nationale, która była, o ile się nie mylę, przy Mazarine. Co? Richelieu, oczywiście, bo teraz jest przeniesiona w jakieś nowe miejsce, ale podobno tam jakiś oddział jest. Tak. Historia sztuki. Więc nie było takie łatwe, bo trzeba było sobie, znaczy musiałam się posłużyć zaproszeniem Ministerstwa Kultury Francuskiego, żeby mieć miejsce stałe. Uzyskałam miejsce stałe, oczywiście wymagało to, żeby się tam stawiać, bo inaczej się zauważa, że miejsce jest niezajęte. Ale chodziłam tam z przyjemnością, dlatego że zajmowałam się głównie najogólniej biorąc poezją końca wieku francuskiego, koniec symbolizm, koniec wieku i początek, gdzie już potem się ukazuje moim zdumionym oczom Apollinaire, z którym bardzo wiele lat przeżyłam, bo pisałam monografię Apollinaire'a i tłumaczyłam Apollinaire'a także razem z moim mężem. Więc ta Bibliotheca Nationale, to może warto powiedzieć, że to jest rodzaj takiego, potem się wytwarza nawyku, że kiedy jestem w Paryżu, to mi się wydaje, że natychmiast powinna pójść do Bibliotheca Nationale, bo tam jest coś ciekawego do czytania. Ale w pobliżu, tam gdzie mieszkałam, były także inne biblioteki, z których można było korzystać, a Bibliotheca Nationale bardzo zaostrzyła swoje kryteria i nie wiem, czy by mnie przyjęli, ale mam nadzieję, że tak, ale w każdym razie już z niej nie korzystałam. Natomiast to, co było tam bardzo miłe, to było to, że się odnajdywało różnych ludzi przy tych samych foliałach siedzących i godzinami potrafili siedzieć, wychodzili tylko na papierosa, albo i to znaczna część wychodziła razem ze mną, wychodziliśmy tak pojedynczo w okresie lunchu, ale bynajmniej nie po to, żeby zjeść normalny lunch, ponieważ jednak stypendium było bardzo niewysokie, więc zawsze sobie kupowałam bagietkę z szynką albo z serem i jakiś owoc, banany na przykład były w robocie. I tam około, na Rue Richelieu jest taki bardzo ładny skwer, zaraz przy bibliotece. I na tym skwerze ja się zawsze usadzałam razem z moim drugim śniadaniem. I zjadałam je, przyglądając się bardzo różnym ludziom, bo albo byli tam ludzie właśnie tak podobnie jak ja, przychodzili coś zjeść tam, albo były tam takie matki z dziećmi, albo służące z dziećmi, pełno dzieciarni. I to był taki bardzo miły interwał w mojej pracy bibliotecznej.